dniu dzisiejszym zostały zadysponowane dwa samochody Straży Pożarnej do wypadku na skrzyżowaniu dróg krajowych 39-94. Po przyjeździe na miejscu zastaliśmy sytuację, że dwa pojazdy znajdowały się poza jezdnią. W jednym samochodzie był uwięziony kierowca, kierowca drugiego pojazdu przebywał poza samochodem. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca, podania jednego prądu piany celem zabezpieczenia, rozlewiska, które powstało, płynów eksploatacyjnych i wydobyciu poszkodowanego, przekazaniu go do zespołu ratownictwa medycznego.